Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drakonager i witam was w recenzji mojej kolorowanki My Little Pony. Rozumiecie? Mojej! Nie waszej materialiści, ani nie naszej komuchy, to jest moje! Tak jak kucyk jest mój! Mój mały kucyk! Przepraszam, znowu przedawkowałem Xanax, znaczy Xanax! Za dużo piosenek o szampanie i kąpielach nim. Nieważne. Przedmiot ten zakupiłem sobie już parę miesięcy temu w Lidlu. Kosztował mnie on 15,99. Tutaj zresztą pokażę paragon. Jak widzicie, mam dwie sztuki tutaj. To nie jest tak, że kupiłem powtórkę, tylko jest jeszcze jedna książeczka. Podobna, ale o tym w swoim czasie opowiem. I cóż, co mogę powiedzieć? No, jest to kolorowanka. Po czym wnioskujesz, Sherlocku? Tak. Tęczowe logo My Little Pony, tęczowy pasek, ograniczenie wiekowe, nazwa, informacja, że w środku jest całe mnóstwo kolorowych naklejek. No, przekonamy się o tym. Mamy też tutaj obrazek z Pinkie Pie, który wygląda całkiem spoko. Tło jest biało-szare i stanowią go głównie znaczki, znaczy elementy w sobie znaczków Main Six. A co to jest? Co to jest za znaczek? Uroczy on nie jest. I tak, w tym momencie, w tym miejscu powinienem standardowo wypowiedzieć formułkę: wydawcą jest firma Egmont. Jak w przypadku dziesiątek prezentowanych przeze mnie książek i książeczek. Czy tak jest? Nie tym razem. Ha. Tak. O ile produkt jest oczywiście licencjowany przez nikogo innego jak Hasbro, tak, wydawcą w Polsce jest zupełnie inna firma, a mianowicie, mam nadzieję, że to w miarę dobrze przeczytam, Schwager und Steinlein Verlag GmbH. To było słabe, przepraszam. Też staram się powstrzymać przed takim mówieniem w taki groźny sposób, ale nie mogę. Przepraszam wszelkich germanistów. No właśnie, tutaj też mamy informacje odnośnie importera. Wspomaga rozwój twojego dziecka. Grupa wiekowa, kreatywność, sprawność ruchowa dłoni, koncentracja. No tego za bardzo nie przetestuję, gdyż raczej nie rozwinę się dzięki kolorowanku. A tutaj z kolei jest inne ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. No to się zgadza, tutaj 4 lata, tutaj poniżej 36 miesięcy. Matematyka. No, jak widzicie, tutaj obrazek z Applejack do najładniejszych nie należy. Jest nim coś, mam wrażenie, nie tak. Ona wygląda jak jakiś zdeformowany cyklop, czy coś. Mamy też taki podgląd na to, co znajduje się w środku, ale do tego jeszcze przejdziemy. 96 super motywów do kolorowania dla wszystkich fanów My Little Pony. Czy faktycznie są takie super, to też zweryfikujemy. Po kolory Twilight Sparkle, Rainbow Dash, Applejack oraz wszystkie inne kucyki i ozdób obrazki wieloma kolorowymi naklejkami. Dla dzieci od 4 lat. No dobra, no to zajrzyjmy do środka. O, na starcie mamy naklejki. I są one różne, kwadratowe i podłużne. A jeśli chodzi o jakość, no to... No, generalnie tutaj większość jest całkiem w porządku. No, są oczywiście jakieś wyjątki. Od reguły, powiedzmy. Jeszcze mamy więcej naklejek z tej strony. I tutaj chyba jest więcej takich już gorszych, takich wektorów słynnych. Ale mimo wszystko miło, że są te naklejki. Ale dobra, nie przyszliśmy tu po naklejki, my tu przyszliśmy po kolorowanie. A co to? Na starcie dostajemy coś pokolorowanego? Czy grafik się machnął i zapomniał tutaj stworzyć coś do faktycznego pokolorowania? Zapomniał usunąć kolory? Ciężko mi powiedzieć. Albo to po prostu taka strona startowa, tytułowa, nie wiem jak to nazwać. Ciężko mi powiedzieć. Ale dalej jest już lepiej. Celestia na starcie, no to rani moje lunarne uczucia, ale mniejsza. I ogólnie przyznam wam szczerze, iż spodziewałem się, że ta kolorowanka no nie będzie na jakimś wysokim poziomie, bo to ani jakaś super znana firma. Szczerze, pierwszy raz o niej słyszałem właśnie kupując tę książeczkę, ale ogólnie
Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony. Obrazki wyglądają bardzo dobrze. Mamy też kolorowe tła. No, naklejki w zestawie też myślę są sporym plusem. Jest co kolorować. 96 supermotywów? Tak, 96. No, będę wpytę. O, jest Jona. Uncia, uncia, fajna luncia, co nie? Zrobimy taki pobieżny przegląd, żebyście wiedzieli, z czym mamy do czynienia. O, i tutaj zaznaczyłem sobie celowo tą jedną stronę, taką oto karteczką, że tutaj niestety ktoś już musiał dać coś obrzydliwego. To wygląda źle, bardzo źle. Ale rekompensuje to kolejna strona z zamkiem Twilight, który, no, muszę przyznać, wygląda oszałamiająco, przynajmniej w moim odczuciu. Wow, po prostu niesamowite. Tutaj zdecydowanie, powiedzmy, że to arcydzieło wymazuje te szkaradę. Szkaradziejstwo. Okropne, okrutne. Nie, no, ale przyznajcie sami, że poziom jest nawet bardzo wysoki. Widzę, że tutaj starano się dobierać jak najlepsze wektory. No, tamten jeden się trafił, taki, a nie inny. Ale ogólnie, ja pierdzielę, no. Byłem tak niesamowicie zaskoczony. Nadal w sumie jestem. No, patrz. Nie znasz firmy, a ono dostarcza ci taki dobry produkt. Nie oceniaj książki po okładce. W sensie nie tej, tylko firmy. W sensie po tym, że jej nie znasz. No, chyba rozumiecie, o co mi chodzi. O, tutaj też widzę taki... takie miejsce do pokolorowania. Spoko. A, i też zauważyłem, że większość stron posiada takie wzory, w sensie jak to należy pokolorować, no a niektóre z kolei wymagają raczej zajrzenia na inne strony i zobaczenia, jak dana postać wygląda. Jakie ma barwy. No, to chyba nie będzie raczej zbyt dużym problemem. Sporo stron wyglądają naprawdę przyzwoicie. Naklejki, jak ktoś chce sobie dodać. O, to jest jeden z moich ulubionych. Draku Rarity. Świetne, chętnie bym to zobaczył w ludzkiej wersji. Nie ukrywam. Na przykład do takiego Rakuna. Pamiętacie jeszcze Rakuna? Pierwszy odcinek Artystów Dwiętartu. Ach, nostalgia. Troszkę już mi się... Zagalopowałem się troszeczkę. Jak dla mnie luks. Po prostu. Dobra, tutaj myślę, nie kłamali. Powiedzmy, że jest 95 supermotywów. Wiadomo chyba dlaczego. Nie no. Jak, co mogę więcej powiedzieć? Jestem bardzo zadowolony. Uważam, że to jest naprawdę świetny produkt. Takie... taka niespodzianka. Takie zaskoczenie wielkie. Także jeśli... macie w domu młodsze rodzeństwo albo dziecko, które lubi kolorowanki, jak dla mnie warto nabyć ten oto produkt. Towar wart swojej ceny. Serio. Naprawdę myślałem, że to będzie gorsze, ale no myliłem się. Srogo się myliłem. Także chyba będę musiał to odpokutować. No sobie już to robię tą oto recenzją pełną pozytywów, pełną dobrych, miłych słów. No, także chętnie się dowiem, co wy sądzicie. Ja już swoje powiedziałem. Superlatywów tutaj nie brakuje. Superlatyw? No, są superlatywy, jest ich mnóstwo. O, żeby nie było. No, także z mojej strony to by było na tyle. Widzimy się w jakichś kolejnych recenzjach. Mam nadzieję, że ta wam się podobała. Etc., etc. Do zobaczenia.